Dziękuję. Panie Marszałku, Panie i Panowie Senatorowie, przedkładam sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prac nad uchwaloną przez Sejm w dniu 26 lipca 2013 roku ustawą o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym. Komisja rozpatrzyła ustawę na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2013 roku. Komisja wnosi, by Senat uchwalił załączony projekt uchwały, który zawiera dwie poprawki. Celem ustawy jest doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym, przede wszystkim zapewnienie ciągłości i stabilności funkcjonowania rybackich użytkowników wód. Wbrew intencjom ustawodawcy, przepisy ustawy z dnia 24 września 2010 roku nowelizujące ustawę o rybactwie śródlądowym nie przyznawały prawa pierwszeństwa w zawieraniu umów o użytkowanie obwodów rybackich dzierżawcom, którzy zawierali umowy ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez Agencję Nieruchomości Rolnych. Zmiana artykułu 4 ustęp 4 przyspiesza termin, w którym uprawniony do rybactwa może złożyć oświadczenie uprawniające go do pierwszeństwa zawarciu umowy o użytkowanie. Zgodnie z ustawą takie oświadczenie należy złożyć w terminie 6 miesięcy przed upływem okresu obowiązywania dotychczasowej umowy. Zmiana terminu ma w przypadku nieskorzystania przez dotychczasowego użytkownika z prawa pierwszeństwa umożliwić przygotowanie konkursu ofert w celu wyłonienia nowego użytkownika obwodu rybackiego. Ustawa także doprecyzowuje zasady prawa pierwszeństwa i ujednolica umowy. Ustawa także w artykule 7 ustęp 2 2a dodaje możliwość wydania dokumentu potwierdzającego posiadanie zezwolenia na amatorski połów ryb także w formie elektronicznej. Poprawka, którą proponuje komisja, doprecyzowuje czy dodaje do artykułu 1 w punkcie 1 w literze C w ustępie 5 tego dodaje, że oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje na okres 10 lat, chyba że strony ustalą dłuższy okres. Druga poprawka, którą proponujemy w artykule 2 wyrazy 30 dni od dnia upływu okresu, na jakie została zawarta umowa, zastępuje wyrazami 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, co pozwoli użytkownikom łagodnie przejść między obowiązywaniem starej ustawy a tą zmianą. Dziękuję.